bo opinia publiczna dość negatywnie zareagowała na twoje zachowanie wobec Normana, bo właśnie chodzi tutaj o te ustalanie wagowe no limit, gdzie Tu mnie nie było wtedy właśnie, tylko mi mówili. wtedy cię nie było. Nie wiem, gdzie byłem. Podtrzymujesz zdanie, że twoja stójka, porównując ją do stójki Normana w walce z Gamrotem, jest lepsza. Od tego, co zaprezentował Norman. Tak, od tego i od tego jest lepsza Od stójka. Gamrota też. No równie. Kasiu, ty nic nie mówiłeś. Można Tylko powiedzieć. chłopak. Ale kurwa, jak on to zaprezentuje, no to kurwa zabity jest. Zabity jest do końca piątej rundy. Czyli może. Jakby może. Czyli. Kurwa zabity jest. Zabity jest do końca piątej rundy. Czyli. Zabity jest. Sweet before. To kurwa zabity jest. Trochę zjebałem. No. Nie raz zjebałeś. No i wracamy. Wróćmy może do meritum. Zaraz ci wypunktuję. W każdym razie, jak się czujesz? Czy wszystko dobrze z nogą? Nie, bo z tego co mi się wydaje, no to gdzieś tam rekonwalescencja po takiej kontuzji no trochę trwa, nie? Więc ty jesteś też, można powiedzieć, chłopak. Gdzieś tam doświadczonym zawodnikiem i Fame MMA, i poza Fame MMA. Bo... Najlepszym. No dobra, niech tak będzie. W każdym razie twoje zdanie tutaj chyba będzie mieć największą wagę, jeżeli chodzi o opinię na temat tego, kto mógłby wygrać to starcie. No wydaje mi się, że ryba, tylko powinien pójść po nogi. Powinien próbować z nim boksować, bo skoro to jest chyba mistrz Ukrainy, a na Ukrainie w boksie jest dosyć wysoki poziom, no to na pewno powinien z nim w stójce boksować, bo jak Olek ma doświadczenie w boksie, no to ryba go nie zdobędzie w chwilę. Fajnie się czuję w parterze. Robiłem z nim kilka treningów. No i co, powinien z nim w stójce boksować, bo no raczej nie będzie miał tam podjazdu. Ryba tam to jest chyba mistrz Ukrainy. Nawet jak się dobrze czuję w stójce, no to powinien pójść po nogi do... Kasiu, ty nic nie mówiłeś. Ja też tutaj bym stawiał w tej walce na rybę. Ty nic nie mówiłeś. Znaczy moim zdaniem, jeżeli w stójce będzie próbował, nie będzie umiał schować dumy i będzie chciał sobie jakąś męskość udowodnić ryba, to przegra, jeżeli Olek naprawdę jest mistrzem Ukrainy w boksie. To w stójce ryba raczej nie ma podjazdu, jeżeli Olek na 100% jest mistrzem Ukrainy. Ja się popieram całkowicie opinię. A totalnie na marginesie pytanie, gdzieś tam, które zadaliśmy, nie wiem, nie pamiętam czy ja, czy Wojtek, pytanie totalnie na marginesie, nie pamiętam czy ja, czy Wojtek, bo opinia publiczna dość negatywnie zareagowała na twoje zachowanie wobec Normana, bo właśnie chodzi tutaj o te ustalanie wagowe no limit, gdzie... Tu mnie nie było wtedy właśnie, tylko mi mówili. Wtedy cię nie było. Nie wiem, gdzie byłem. Ale tak jak mi opowiadali, bo mnie akurat wtedy nie było, nie wiem, gdzie byłem. Ale... Debil, kurwa, co to za debil jest, ja pierdolę. Niektórzy zarzucają ci, że zawsze starasz się dostosować zasady pod ciebie. Jak to no, z tym jest, nie? No tak, no. Zawsze trzeba, warto próbować i zrobiłem to, nie udało się. Nie zgodził się na wagę, no i ja akceptuję, ja robię wagę i kurwa go napierdalam. Jakbym nie spróbował, to bym miał żal do siebie. A tych śmieci z internetu to ja mam w dupie. Totalnie. Ja też zresztą. I naprawdę od razu teraz mówię, że jak jakaś szmata po wygranej z pałką mi napisze, znaczy ja nie czytam, ale jak mi taka kurwa coś takiego napisze, od razu zablokuję go, nie? To od razu bloka dostanie. Znaczy ja nie czytam, też zauważyłem, tą nienawiść w internecie, wiesz. Zjebie. Debil, kurwa, co to za debil jest, ja pierdolę. Na ten rej to patrzeć nie mogę. Ty zjebany. Irlandzka kurwa ruda. I rozpierdolę tą irlandzką rudą kurwę. Bo widzę, że jak odnosisz sukces, to cię ogólnie nienawidzą ludzie, ale ty jesteś jednak w porządku. Ale jednak, no jebać się to stanu. Tam tak, chodziło ale, o co innego. Tak. Jabane, dziwkę. Mówię, co jest on, chce na kawę kurwa ze mną iść? No, ale tylko jak debila z siebie zrobi, to będą mówić, bo już niczym innym nie umie zabłysnąć, tak jak Dubiel, nie? Większość życia z siebie debila robił, a teraz próbuje udawać kurwa family content. Gorzej jak ktoś kurwa trzyma się, wiesz, z tym i z tym, nie? Na przykład jak ktoś by się trzymał z tobą i z Golą, no to od razu bym na nim krzyżyk, nie? Postawił. A jak się trzyma z tobą, no to jeszcze, wiesz, może być w moim towarzystwie. Dlatego ucinam pytanie. Mnie akurat wtedy nie było, nie wiem, gdzie byłem.
Kasio, ty nic nie mówiłeś. Jakbyś parkę wygrał, to z kim chciałbyś się bić? No na pewno nie z tobą, bardziej z Błońskim, nie?